kochani. Mam dzisiaj dla Was kolejny kurs na szydełkowe ozdoby świąteczne. Zrobimy sobie dzisiaj takie przeurocze i bardzo puchate skarpetki, które możecie wykorzystać albo do dekoracji pokoju, albo ze spokojem możecie je powiesić na choince. No to co? Zaczynamy? Do tego projektu przede wszystkim przyda nam się jakaś puchata włóczka, na przykład Himalaya Toffee. Zrobimy z niej to futerko na górze. Na samą skarpetkę ja wezmę włóczkę Yarnet Creative, ale Was jak zwykle zachęcam do eksperymentowania. Ja testowałam ten wzór też na Cotton Royal, na Shetlandzie i na Shetlandzie Chucky i na wszystkich tych włóczkach skarpetki wychodziły bardzo fajne, tylko w różnych rozmiarach. Na końcu pokażę Wam jeszcze jakieś przykłady. Przyda nam się też szydełko pasujące do włóczki. U mnie 6 mm. Jakiś kolorowy znacznik. Igła do włóczki. I ostre nożyczki. Będziemy działać w ten sposób. Najpierw zrobimy sobie dół skarpetki z koła, potem dodamy piętę i górę, a na końcu futerko. Sami widzicie, nic trudnego. Zaczniemy od magicznego kółka. Owijamy włóczkę na palcach, tutaj mamy główną nitkę. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy drugą. I dodajemy jedno oczko. Wkładamy szydełko pod kółko i wyciągamy nitkę. Mamy dwie pętelki na szydełku, przeciągamy szydełko przez obie. Mamy pierwszy półsłupek, zaczynamy drugi. Wyciągamy nitkę pod naszym głównym kółkiem, łapiemy włóczkę i przeciągamy przez dwie pętelki. Takich półsłupków w naszym kółku musimy zrobić jeszcze 4. Kiedy mamy już 6 półsłupków w kółku, to delikatnie, ciągnąc za ogonek, zaciskamy kółeczko. W pierwszym oczku dodajemy teraz oczko ścisłe. I w kolejne oczko dodajemy półsłupek. Zaznaczamy sobie ten pierwszy półsłupek znacznikiem. Kolejny półsłupek dodajemy w tym samym oczku. I w kolejnym oczku też dodajemy 2 półsłupki. Dodajemy po 2 półsłupki w każdym oczku, aż do końca okrążenia. Powinniśmy mieć teraz 12 półsłupków. Zdejmujemy znacznik. W kolejnym oczku robimy półsłupek. I odkładamy znowu znacznik. W kolejnym oczku dodajemy 2 półsłupki. Znowu jeden półsłupek. I w kolejnym oczku 2 półsłupki. Powtarzamy tak na zmianę, aż do końca okrążenia. Na końcu powinniśmy mieć 18 półsłupków i tutaj kończymy rozszerzanie. Dodajemy jeden półsłupek. I odkładamy znacznik. Będziemy teraz dodawać po jednym półsłupku w każdym oczku przez kolejne 7 rzędów. Po skończeniu 10 rzędu mamy już taki kapturek. Jesteśmy teraz w tym miejscu i będziemy robić piętę. Zaczniemy od tego, że nawijamy włóczkę na szydełko, wbijamy się w oczko i przeciągamy nitkę. I jeszcze raz przeciągamy przez wszystkie pętelki.
powstaje nam w ten sposób półsłupek nawijany. Wyznaczamy go sobie znacznikiem. Teraz znów owijamy włóczkę i wbijamy się w oczko, ale tym razem, mając trzy pętelki na szydełku, przechodzimy tylko przez dwie. Nabieramy znowu i przechodzimy przez dwie kolejne. I w ten sposób powstał nam słupek. Teraz wchodzimy jeszcze wyżej. Owijamy włóczkę na szydełku dwa razy. Wbijamy się w kolejne oczko i przeciągamy włóczkę. Mamy cztery pętelki, przeciągamy włóczkę przez dwie. Nabieramy i przechodzimy przez kolejne dwie. Znów nabieramy i przechodzimy przez dwie ostatnie pętelki. Brawo, właśnie zrobiliśmy słupek nawijany, czy też podwójny. Takich słupków musimy zrobić w sumie 5 w kolejnych oczkach. Po zrobieniu 5 słupków nawijanych, w kolejnym oczku robimy zwykły słupek. Teraz półsłupek nawijany. I w kolejnych oczkach do końca okrążenia dodajemy już pojedyncze półsłupki. Powinno wyjść ich 9. Dwunasty rząd będzie identyczny jak 11. W każdym miejscu, gdzie mieliśmy słupek czy półsłupek, dodajemy znów słupek lub półsłupek. Po skończeniu tego rzędu wracamy do dodawania samych półsłupków. Po jednym w każdym oczku przez kolejne 8 rzędów. Na ten moment wygląda to tak. Teraz musimy jeszcze dodać futerko. Rozplątujemy sobie ostatnie oczko. I teraz wbijamy się właśnie w to oczko i normalnie przeciągamy włóczkę, ale przez dwie końcowe pętelki przechodzimy już naszą włóczką Tofi. Końcówkę fioletowej nitki mocno trzymamy z tyłu i lekko zaciskamy. Teraz dalej będziemy przerabiać już tą puchatą nitką. Zaznaczamy sobie pierwsze oczko znacznikiem. Pomalutku i ostrożnie dodajemy po jednym półsłupku w każdym oczku. Myślę, że to właśnie taki bardzo fajny projekt, żeby trochę się oswoić z tą włóczką i poćwiczyć, bo ona tak naprawdę wymaga tylko odrobiny wprawy. Po chwili możemy sobie zrobić przerwę i odciąć i związać ze sobą te dwie nitki, żeby nam nie przeszkadzały. Ogólnie pierwsze kłopoty mogą się zacząć w kolejnym rzędzie, kiedy te oczka już dużo mniej widać. Nie przejmujcie się tym, ja też ich zazwyczaj nie widzę. Po chwili zaczynacie działać już nieco na wyczucie, na dotyk i zawsze jakoś te oczka się znajdą. A nawet jeśli nie, to jest taki projekt,
że jak gdzieś zgubicie oczko albo dodacie jakieś niepotrzebne, to żadna tragedia się nie stanie. Przerabiamy sobie wciąż po jednym półsłupku w każdym oczku przez kolejne kilka rzędów. Ja akurat zrobiłam 4, ale tutaj jest pełna dowolność, co się komu podoba. Na końcu odcinamy włóczkę, łączymy oczkiem ścisłym w kolejne oczko i zaciskamy. Końcówkę nawlekamy na igłę i ukrywamy między oczkami. Zostało nam jeszcze dodanie zawieszki. Wbijamy się w futerko z tyłu skarpetki i przeciągamy włóczkę. Robimy pętelkę, zawiązujemy i odcinamy końcówkę. Gotowe. Tutaj możecie sobie jeszcze porównać wielkość skarpetek robionych z włóczki Shetland i Shetland Chucky. A nie mówiłam, że będą urocze? Dajcie znać, jak Wam się podobało. Możecie pisać w komentarzach, dawajcie łapki w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, wpadajcie do naszej grupy na Facebooku. No i ja życzę Wam wesołych świąt!